Cześć, witamy wszystkich. Jest to nasz ostatni dzień tutaj w Macedonii. Jesteśmy właśnie w centrum Ohrydy. Kierujemy się tutaj do portu, który jest za mną i skorzystamy z jednej atrakcji, jaka tutaj jest, czyli popłyniemy w rejs. My zdecydowaliśmy się na rejs w cenie 25 euro za osobę, gdzie zaliczymy kilka punktów i w dwóch miejscach będziemy mieć czas dla siebie na zwiedzanie. Są również tańsze rejsy, gdzie cena to 15 euro za osobę, ale jest to bardziej komercyjny statek, gdzie grupy są około nawet 100 osób, 120 osób na statku. My woleliśmy coś takiego bardziej klimatycznego, w mniejszej ilości i teraz idziemy właśnie wybrać jeden z takich małych stateczków. Trzeba zaznaczyć, że jak doszliśmy tutaj do portu, to już każdy nas zaczepiał. Jest tutaj mnóstwo panów, którzy zachęcają do tego, żeby skorzystać z ich rejsu. My poszliśmy do pana, z którym rozmawialiśmy wczoraj, już zostaliśmy tak solidarnie, że tak powiem, z nim. I zakupiliśmy tą wycieczkę, za którą zapłaciliśmy 25 euro za osobę. Mieliśmy jeszcze tutaj chwilkę czasu dla siebie, żeby sobie skoczyć do sklepu po coś do picia. A teraz idziemy właśnie na łódkę już. Jesteśmy już na łódce. Aktualnie jest nas tutaj 9 osób. Czekamy sobie tutaj na pana, z którym będziemy płynąć. Wzięłam jeszcze dodatkowo ulotkę od niego i zaraz wam coś pokażę. I właśnie tak, tutaj mamy całą mapkę, gdzie będziemy płynęli. Niestety, trzeba zaznaczyć, że muzeum, w którym są takie gliniane domki, jak to kiedyś wyglądało i w ogóle, jest dzisiaj zamknięte. My o tym nie wiedzieliśmy, rozmawialiśmy w ogóle z innym panem w pierwszy dzień, jak tu przyjechaliśmy. Mówiliśmy, że chcemy płynąć w poniedziałek. Niestety nikt nas o tym nie uprzedził, że w poniedziałki to muzeum jest nieczynne i będziemy mogli je zobaczyć tylko z wody. W inne dni tam jest przerwa 30 minut, że można sobie tam pospacerować, potem zobaczyć od środka, jak to wygląda. My niestety nie będziemy mieli takiej okazji dzisiaj. A wszystko przez to, że chcieliśmy uniknąć tłumów, które były tu w weekend. I niestety, ale wybraliśmy poniedziałek jako dzień zwiedzania. Tu już przed nami widać inne łódki, które wypłynęły. Obok są zatrzymywane duże jachty, duże statki, gdzie bilet kosztuje 15 euro. My z tego zrezygnowaliśmy. I tutaj mamy taką możliwość, że nasz kapitan ustawia wszystkich sobie po kolei na dziobie i robi zdjęcia na tle Ohrydy. Także fajna alternatywa, będzie pamiątka. Sesja zdjęciowa trwa, a ja wam pokażę w tym czasie tutaj to, co zostało za nami. Tam widzimy flagę z portu. Jest tak pięknie. Jest fantastyczna pogoda dzisiaj. Tu oczywiście wzdłuż portu mamy mnóstwo restauracji, lokalików. Po naszej prawej stronie jako pierwszy punkt widzimy sanktuarium świętego Jana. Cerkiew świętego Jana Teologa jest to cerkiew położona w dzielnicy Caneo na skraju urwiska. Kiedyś była to osobna mała wioska rybacka. Jest to charakterystyczny punkt w Ohrydzie. Powstała w XIV wieku, ale dopiero pod koniec wieku XIX dokonano renowacji znajdujących się tam fresków. Podstawa kościoła ma kształt odpowiednio wpisanego krzyża w prostokąt. Podobno, kiedy święty Jan miał 100 lat, wziął 7 swoich uczniów i opuścił z nimi Efes i nakazał wykopać grób w kształcie krzyża, do którego zszedł i kazał się zakopać. Kiedy później wierni otworzyli grób, nie znaleźli w nim ciała świętego Jana. A tak wygląda Ohryda od strony wody. Już na Subie to trochę widziałem, ale spoko to wygląda. Tam, gdzie ten hotel w oddali, obok niego mamy kemping właśnie. Fajna miejscówka. Jest nasz kemping od strony wody, gdzie nasze autko, nie widzę. Widzisz nasze autko? Nie, tak. Tu jak między te dwie żaglówki, patrz tam z tyłu. A. Ja widzę. A jest, stoi. No. Tak jak Bartek mówił, jesteśmy aktualnie praktycznie przy naszym kempingu i tutaj pan podpływa pod hotel. On nam mówił o tym, że właśnie, że stąd będą też zbierać ludzi, jeżeli ktoś będzie chętny, ale my woleliśmy przejść się do portu, bo nie byliśmy pewni, czy będziemy z tego korzystać i jak to będzie wszystko wyglądało. A tu wczoraj pływaliśmy na subach. Tu oczywiście są bojki, gdzie jest zakaz pływania. Nie wiem, czy na kamerze będzie widać tą całą willę, która się tutaj znajduje.
troszeczkę ją widać. Z tej perspektywy może będzie widać lepiej. Oczywiście wszystko jest odgradzone, zakaz pływania tutaj. Tak, jest to willa prezydenta. Imponująco, ale niestety nie widać jej zbyt dobrze na kamerze przez te drzewa, które tu rosną. Rzeźko trochę, ale fajnie jest. Ogólnie nad nami jest na dwie strony składany daszek. Przód jest odsłonięty, a teraz tu, gdzie my jesteśmy, jest zasłonięte, więc mamy troszeczkę cienia. Ale pan pytał, czy chcemy być w cieniu, czy na słońcu, bo jeżeli na słońcu, no to możemy się poprzesiadać z osobami, które są z przodu. Ale my stwierdziliśmy, że zostajemy tutaj. No, na razie zostajemy. Też tym bardziej, że nie wzięliśmy nic jakiejś... Co? Żadnego olejku nie wzięliśmy, tak. Żeby się posmarować balsamą, żeby uniknąć trochę oparzeń. A jeszcze przed nami 3 tygodnie w trasie, więc musimy uważać. Po kilkudziesięciu minutach, które upłynęły nam na zachwycaniu się pięknymi widokami, dopłynęliśmy do Muzeum na Wodzie. Znajduje się ono w uroczym zakątku zwanym Zatoką Kości. Możemy tu zobaczyć rekonstrukcję osady z czasów prehistorycznych. W czasie podwodnych badań archeologicznych prowadzonych w latach 1997-2005 odkryto zabytkową osadę na palach należącą do późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Podczas badań znaleziono około 6 tysięcy szczątków drewnianych pali, które prawdopodobnie podtrzymywały platformę, na której znajdowały się chaty, również wykonane z drewna. Znaleziono liczne fragmenty naczyń ceramicznych, przedmiotów z kamienia oraz kości zwierzęcych, z których zrobione były narzędzia. Obecnie w zrekonstruowanych chatach znajduje się muzeum, w którym możemy zobaczyć artefakty z epoki brązu i żelaza. Niestety dziś jest poniedziałek i muzeum jest zamknięte, o czym my wcześniej nie wiedzieliśmy. Podczas wycieczek w pozostałe dni jest około 30 minut przerwy na zwiedzanie wioski na wodzie. Niestety my możemy zobaczyć ją tylko od strony wody. I teraz zawracamy i płyniemy dalej. Oczywiście w cenie tutaj wycieczki dostaliśmy kubeczki i możemy sobie nalać coli albo wody. Są tylko i wyłącznie napoje bezalkoholowe. Daj kubeczek. Jezioro Ochryckie uważane jest za jedno z najpiękniejszych jezior w Europie i zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1979 roku. Jest to najstarszy śródlądowy zbiornik w Europie, którego wiek szacuje się od 4 do 10 milionów lat. Jest to także jedno z najgłębszych bałkańskich jezior, a jego maksymalna głębokość to 286 metrów. Woda jest tu niezwykle czysta i przejrzysta, a widoczność sięga nawet 22 metrów. Ciekawostką jest fakt, że żyją tu gatunki, które przetrwały w niezmiennej formie niemal od trzeciorzędu. Ponadto żyje tu ponad 200 gatunków endemicznych zwierząt. Dzięki temu Jezioro Ochryckie zasobne jest w unikalną faunę i florę, a jego powierzchnia to 358 metrów kwadratowych, z czego 1/3 należy do Albanii. Podczas rejsu możemy zobaczyć piękną malowniczą wioskę rybacką, która położona jest między Zatoką Kości a Kościołem Matki Bożej Zachumskiej. Trapejca, ze względu na piękne plaże, jedne z najlepszych nad Jeziorem Ochryckim, jest nazywana Sant Tropez Macedonii. Podobno miejscowe restauracje położone bezpośrednio nad brzegiem jeziora serwują najsmaczniejsze ryby w tym rejonie. Ale mi się takie mieściny podobają, takie klimatyczne. 2-4 tawerny, może troszkę więcej, cisza, spokój, też spoko. No, Frydą ma swój klimat, ale tutaj też spoko. To naprawdę szłoby odpocząć. To, że my za netko nie umiemy odpoczywać,
wszędzie nas za bardzo nosi. Już płyniemy około 1,5 godziny, może nawet troszeczkę dłużej. I ogólnie na końcu dopłyniemy do sanktuarium, do największego klasztoru, które leży przy granicy z Albanią. A teraz płyniemy dalej. Dopływamy właśnie do kościółka, do którego można dostać się tylko i wyłącznie z wody. Nie dostaniemy się tutaj z żadną drogą, tylko i wyłącznie od strony wody. Plusem tej wycieczki, którą my wybraliśmy, czyli małej łódki, jest to, że możemy właśnie wpłynąć w więcej miejsc, tam gdzie duży statek nie dopłynie. I takim miejscem jest właśnie tutaj ten kościółek teraz, ponieważ tutaj dopływają tylko i wyłącznie małe łódki i tak jak mówiłam, nie dostaniemy się tutaj drogą lądową i będziemy mieć tutaj przerwę 15 minut. Dodatkowo, jeżeli ktoś zabrał ze sobą strój kąpielowy i chciałby popływać, to może tutaj schłodzić się w wodzie. Jest tutaj taki malutki kawałeczek plaży, zaraz Wam wszystko pokażemy, tylko właśnie tutaj nasz kapitan sumuje. I tu właśnie widzimy teraz, jak duży statek przepływa obok i on nie może tutaj podpłynąć. Idziemy zobaczyć do środeczka. Kościół Matki Bożej Zachumskiej został zbudowany i ozdobiony freskami w 1361 roku. Fundatorem kościoła był Cezar Gyrgur, a patronem wnętrza był biskup Diwolski, czyli jedna z najbardziej wpływowych postaci arcybiskupstwa ochrydzkiego od połowy XIV wieku. Kościół jest zbudowany na planie krzyża wpisanego w prostokąt. Natomiast nad częścią centralną znajduje się kopuła wsparta na czterech filarach, a po stronie wschodniej znajduje się trójboczna apsyda. Fresk, dekoracja Matki Boskiej Zachumuckiej, jest dość zniszczona, ale nadal zajmuje ważne miejsce w sztuce ochrydzkiej XIV wieku, ponieważ jej twórcy połączyli tu tradycyjne malarstwo ochrydzkie z nowymi nurtami sztuki bizantyjskiej. A więc tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że już właśnie wysiedliśmy z łódki. Mamy teraz 2 godzinki dla siebie, czasu wolnego. Możemy tu zwiedzić sobie właśnie kościół, popływać na plaży, zjeść coś w restauracji, jest tu jakaś pizzeria podobno. I dodatkowo jest tutaj możliwość wykupienia drugiego rejsu. Jeżeli pójdziemy większą grupką, to oczywiście bilety będą tańsze. My się dogadaliśmy tutaj z państwem, którzy płyną z nami, że oni też chcą iść, więc idziemy najpierw na łódkę. Taki rejsik będzie trwał około 30 minut. Więc chcemy najpierw te zaliczyć, a później każdy po prostu rozejdzie się w swoją stronę i już będzie spędzał dowolnie czas, gdzie i jak zechce. Także idziemy, kupimy bileciki i płyniemy dalej. Dogadaliśmy się co do ceny, 5 euro od osoby. Ze względu na to, że jest nas 11 osób. Gdybyśmy popłynęli we czwórkę, to zapłaciliśmy 25. No. Ale jednak wszyscy z naszej łódki, którą tu przypłynęliśmy, chcą iść na tą małą. Jako największy człowiek na łódce musiałem zostać zamieniony i siadłem na samym końcu, żeby można było tu pływać. Równowaga musi być. Równowaga właśnie musi być. A tak to wygląda właśnie na łajbie. Wiosłowa łódka. Patrzcie jaka woda. Jest tu mnóstwo tych łódek, które wypływają. My po prostu podeszliśmy do pierwszego młodego takiego chłopaka, który sobie tutaj siedział i czekał na klientów, ale ceny są takie same u wszystkich, z tego co wiemy. Właśnie się dowiedzieliśmy, że to należy do UNESCO. I nie można tutaj pływać motorowymi łódkami, nie można tu pływać, nie można tutaj łowić ryb, czyli tak bardziej rekreacyjnie, tylko właśnie na takich łódkach, na których my teraz jesteśmy. Źródła rzeki Czarny Sen przyciągają wielu turystów swoim naturalnym pięknem i są objęte ochroną jako ścisły rezerwat przyrody.
Woda jest tu krystalicznie czysta i w zależności od okresu może przybierać intensywnie niebieską lub zieloną barwę. Źródła czarnego drinu są dość niecodzienne, ponieważ mają formę m.in. półkoczącego dna. Dzięki temu możemy dostrzec wydobywające się spod piasku pęcherze powietrza. Woda jest bardzo zimna, a całość otacza piękna, naturalna zieleń. I tutaj zawracamy, ponieważ tu mamy jeszcze jeden mały kościółek, który jest bardzo stary, ale jest po renowacji. I tutaj trzeba zaznaczyć, że 500 metrów stąd jest już granica z Albanią. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że ta woda tutaj jest tak krystalicznie czysta i jest tak dobra, że można ją po prostu sobie pić. I dodatkowo właśnie tutaj w restauracjach czy w lokalach też również korzystają z tej wody do codziennego użytku. Tutaj są restauracje, być może do którejś z nich się później przejdziemy. Zobaczymy, czy nam wystarczy czasu, bo chcemy jeszcze właśnie klasztor najpierw zwiedzić. Jesteśmy już po rejsie, który trwał około pół godzinki. Zapłaciliśmy teraz panu przy wyjściu i możemy iść albo tutaj wzdłuż do restauracji, albo w drugą stronę właśnie do klasztoru. Teraz decyzja, co idziemy najpierw. Zbliżamy się do klasztoru świętego Nauma. Jest to jedna z największych atrakcji tutaj w Macedonii. I fajnie naprawdę wybrać się tutaj takim rejsem, jak my przypłynęliśmy. Klasztor świętego Nauma jest symbolem Macedonii. Położony jest w pięknej scenerii w pobliżu granicy z Albanią. Pierwszy klasztor wzniósł w 900 roku święty Naum, który został tu pochowany. Natomiast obecna konstrukcja pochodzi z XVI wieku. W środku znajdują się relikwie świętego Nauma, zwanego cudotwórcą, który był uczniem świętych Cyryla i Metodego, nazywanych apostołami Słowian. W niewielkiej kaplicy znajduje się skromny grobowiec świętego. Podobno dotknięcie kamienia nad grobem przynosi szczęście. W pierwszej połowie XX wieku klasztor uważano za miejsce uzdrawiania z chorób i zaburzeń psychicznych. Święty Naum jest ważną postacią dla prawosławnych. Był naukowcem i pisarzem, a także zajmował się krzewieniem chrześcijaństwa. Naum został świętym, ponieważ zasłynął z dokonywania licznych cudów. Cały kompleks utrzymany jest w stylu bizantyjskim. Był taki moment, że znajdował się na terytorium Albanii. Ale później w ramach porozumienia między albańskim a jugosłowiańskim rządem wrócił w obręb Jugosławii. Na kompleks, oprócz murów i zabudowań mieszkalnych, składa się przede wszystkim kościół świętych archaniołów oraz stojąca obok cerkiew świętej Petki z cudownym źródełkiem, z którego wody mają leczyć choroby oczu. Ważnym elementem są piękne ogrody z przechadzającymi się pawiami, a z murów możemy podziwiać zachwycającą panoramę jeziora Ochryckiego. Tu jest właśnie plaża, przy której można się kąpać i przy której są jakieś knajpki. A tu jest taki piękny widok. Dodatkowo właśnie tutaj przy klasztorze znajduje się hotel i restauracja. Nie wiemy, jakie są ceny, tutaj z tej restauracji na pewno nie będziemy korzystali. Może będziemy mieć jeszcze czas, żeby zejść tam niżej przy plaży i coś przekąsić, zanim popłyniemy dalej. Ale jednak dwie godzinki tutaj, jeżeli ktoś chce jeszcze z tego dodatkowego rejsu skorzystać, to niestety jest troszeczkę mało, bo jest tutaj wiele fajnych zakątków, zaułków, gdzie chcielibyśmy zajrzeć, ale niestety na pewno nam braknie na to czasu. I tutaj przy klasztorze oczywiście również znajduje się miejsce, gdzie także możemy zapalić świeczkę w swojej jakiejś tam dowolnej intencji, jaką kto by sobie życzył. Tutaj tak to wygląda. Przy klasztorze jest tutaj mnóstwo miejsca w cieniu pod drzewami, gdzie możemy się schować przed słońcem, bo na przykład dzisiaj jest naprawdę bardzo gorąco. Zapomnieliśmy dodać wcześniej właśnie, że to miejsce teraz, tu gdzie jesteśmy, ten klasztor, jest to punkt, gdzie przypływają duże jachty, duże statki, te gdzie jest powyżej 100 osób, więc jeżeli tutaj naraz przypłynie kilka takich właśnie jachtów, no to może być problem, jeżeli chodzi o te małe łódki, no bo nawet rozmawialiśmy z takim państwem, którzy mówili, że wczoraj do tych łódek była tutaj gigantyczna kolejka, także lepiej wydaje nam się małymi, i nie w weekend, ale też nie poniedziałek, ponieważ no nie możemy wejść do muzeum.
Żeby nie tracić czasu, wybraliśmy pierwszy lokal przy samej plaży. Tutaj mamy coś, możemy coś tu przekąsić i się napić. My, ze względu na to, że nie ma Gyrosa, Bartek miał ochotę, ale wybraliśmy pizzę i piwko regionalne lane. Zaraz wam pokażę tutaj z boku, jak ładnie sobie wypływa woda prosto do jeziora. Tak fajnie to wygląda z tej perspektywy. I zanim dostaniemy nasze zamówienie, to pokażę wam jeszcze plażę. My wybraliśmy stolik tutaj z przodu w cieniu, ponieważ tutaj również są stoliki, ale są w pełnym słońcu. A jest bardzo ciepło i tu jest właśnie taka nieduża plaża, oczywiście kamyczkowa, więc lepiej mieć buty ze sobą do pływania. I tu można sobie wziąć leżaczki, wynająć kajaczki jakieś, także można też fajnie spędzić czas. I ta plaża ciągnie się aż w tamtą stronę. Nie jest ona bardzo duża, ale też nie ma zbyt wielu osób, więc nie jest też jakoś zatłoczona. Także tak to wygląda. A my idziemy teraz do baru z powrotem czekać na nasze zamówienie. Bardzo szybko dostaliśmy naszą pierwszą część. Zdrówko, kochanie. Oczywiście jest to lane macedońsko. Jest i nasza pizzunia. Ej, pachnie naprawdę fajnie i ma coś, co ja lubię, czyli dużo sera. Mimo, że jest podana na papierku, nie wiem, nie przeszkadza mi to, ale... Wszystkie zjedzenie, bo mamy 2 godziny. Tak? No już zostało nam już bardzo mało czasu, także jemy. Za pizzę i 2 piwka zapłaciliśmy 730 dinarów, czyli około 11 euro, coś takiego. Jeżeli chodzi o jakość, no to tak średnio. Ogólnie to tak, piwko, jak wiadomo, macedońskie piwko jest bardzo dobre, więc bardzo nam smakowało. Pizza taki zakales, a na pizzę się znam, więc częściowo surowa, więc lokal ogólnie nie polecamy. Tyle, że po prostu bardzo szybko coś zjedliśmy. Oczywiście tutaj też nie może zabraknąć budek z pamiątkami, magnesami, ręczniczki plażowe, kapelusze. Co dusza zapragnie tylko, nawet kąpielówki można tu kupić. Jest tego tutaj mnóstwo, nie wiem jakie są ceny, nawet nie będziemy się zatrzymywać. Tutaj po prostu chcemy się przejść, zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda, bo pewnie już w tym miejscu nigdy więcej razy nie będziemy. Oczywiście jakaś biżuteria, także tych budek jest tutaj bardzo dużo. Jest tutaj też taki mały sklepik, można sobie kupić coś zimnego do picia, lody, taki zwykły taki market wśród tych budek z pamiątkami. No i tutaj kończą się straganiki, mamy toalety obok oraz duży parking. Dwie godzinki pobytu tutaj minęły nam bardzo, bardzo, bardzo szybko. Teraz już biegniemy w sumie na naszą łódkę i będziemy wracać. I na tym kończymy nagrywanie, bo zostało nam tylko po prostu jeszcze 2 godzinki rejsu już do punktu, z którego startowaliśmy, czyli do portu w Ohrydzie. Więc zapraszamy was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!